Zmieniamy dlatego, że w ogóle wracamy do tematów wakacyjnych. Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki, właściciel biura podróży Magmar jest z nami. Kłaniam się nisko, panie Marku. Witam państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się na samym początku wakacji i na pewno pierwsze, bo znaczy część osób, która nas ogląda, na pewno już plany wakacyjne w jakiś sposób ma ułożone. A czy możemy zacząć od tego, abyśmy, panie Marku, na samym początku ustalili dla tych, którzy jeszcze nie są dokładnie tak wakacyjnie jeszcze ułożeni, czy porównując ofertę wypoczynku w Polsce z wypoczynkiem za granicą, odwieczny, że tak powiem, dylemat każdego w ogóle, kto dostanie urlop, to mamy rzeczywiście w tym roku większe prawdopodobieństwo tego, że któraś z tych opcji odpoczynku będzie bardziej korzystna, czy nie mamy takiego jakiegoś jednoznacznie może rozstrzygniętego dylematu co do tego podstawowego pytania? Ja może zacznę tylko od tego, że państwo przed chwilą mówiliście o ruchu transportowym, a turystyka również opiera się na ruchu transportowym, czyli o tak zwanym indywidualnym dojeździe klientów. Patrz, do Chorwacji, Chin na przykład, Polacy mało, rzadko wiedzą, że jadąc przez Austrię trzeba mieć tyle kamizelek odblaskowych w samochodzie, ile jest siedzeń. I na przykład za brak takich kamizelek ilości jest to mandat 400 euro. To tak tylko na początku przestrodze. I druga jeszcze informacja transportowa. Tuż za naszą granicą w Czechach, w Słowacji nikt nie ostrzega, że są radary, uważaj, zwolnij. Tylko przy świetniku czy za świetnikiem w krzakach schowany radar i płacimy również, bo to jest Unia i naprawdę będziemy mieli egzekwowane mandaty. To tak na marginesie. Natomiast pytanie pana jest takie, gdzie nasi klienci pojadą na wakacje. No czy za granicą, czy w Polsce. Po pierwsze, 65% klientów odpowiedziało, to były badania CBOS-u, 70% badania Polskiej Organizacji Turystycznej, klienci odpowiedzieli, że będą mieli wakacje, wyjadą na wakacje. To jest ciekawy temat, bo w zeszłym roku było dokładnie o 10% punktów procentowych mniej takiej odpowiedzi. Co to oznacza? Że w tym roku częściej klienci pojadą na wakacje. I teraz odpowiadając wprost na pana pytanie, ta grupa klientów rozkłada się, że 2/3 zostanie na tych wakacjach w Polsce, a 1/3 wyjedzie za granicę. W zeszłym roku na zagraniczne wycieczki zorganizowane z Polski wyjechało 5 milionów klientów. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest olbrzymia armia. No i właśnie, jak będzie w tym roku? Oczywiście widać, że podział jest taki sam, że te 2/3 w Polsce, 1/3 wyjedzie za granicę. No i krótko mówiąc, jeżeli możemy zagrać w totolotka pogodowego, to jest najważniejsze, gdzie będzie pogoda. Jeśli w Polsce będzie piękna pogoda, słoneczna, ciepło, no to jeszcze ta grupa się zwiększy pozostających w Polsce na wakacjach, a jeśli będzie prognoza złej pogody, no to tłumnie ludzie ruszą znów do biur. Zaznaczam, że już sprzedaż turystyki wyjazdowej na wakacje tegoroczne, które się dzisiaj praktycznie ten główny wielki sezon rozpoczął, ta sprzedaż jest większa niż w roku poprzednim, prawie o 20-25%. Nie ma więcej pytań. Po prostu klienci chcą wyjeżdżać i wyjeżdżają. Ale chcą wyjeżdżać dlatego, że chcą po prostu oglądać inne części świata i w innych częściach świata odpoczywać, czy chcą odpoczywać i jednocześnie policzyli, że to jest korzystne, tańsze? Jedno i drugie. Dzisiaj klienci przychodzący do biur podróży mają, że tak powiem, myślą o dwóch rzeczach, czy trzech. Pierwsze to jest właśnie to, co mówiłem, pogoda. Drugie to jest cena. A trzecie to, co za tą cenę klient dostaje. Dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, w Polsce mamy wyśmienite hotele, wyśmienite pensjonaty, wspaniałe obsłudze, piękne plaże, piękne lasy, jeziora, góry. Tu nic nie można dodać, żeby było coś jeszcze więcej. Jest super. Natomiast bardzo dużą rolę dla klientów przyjeżdżających do Polski zrobiły te ankiety CNN-u, inne, Polska wygrywająca jako raj turystyczny, Wrocław, najpiękniejsze miasto, Kraków, rynek i tak dalej. W tych wszystkich europejskich sondażach. Natomiast dzisiaj klienci patrzą, jaka jest cena i co za tą cenę dostaną.
I tutaj nie można porównywać hotelu czterogwiazdkowego w Turcji do pensjonatu w Polsce lub pola namiotowego, bo to oczywiście będzie cena wyjazdu będzie większa. Ale porównując, że klient dzisiaj po pierwsze chce kupić ofertę all inclusive, czyli krótko mówiąc, chce zapłacić więcej, ale mieć święty spokój. No i tutaj dostaję na tacy w biurze podróży świetną pogodę, świetny hotel, zjeżdżalnie dla dzieci, kluby dla dzieci, specjalne bufety przygotowane dla dzieci, zaznaczam, gdzie są frytki i kurczak, bo to idzie zawsze. No i krótko mówiąc, płacą tyle samo, co za relatywnie tą samą usługę w Polsce, a mają stuprocentową pogodę. Odpowiedziałem w całości na pana pytanie, pogoda i cena. Panie Marku, bardzo dziękuję, że tak konkretnie żeśmy sprawę postawili i jednocześnie żeśmy tak konkretnie rozstrzygnęli. Ale o jedną rzecz taką bardziej biznesową chciałem zapytać. Czy to takie podejście do odpoczywania, jak tutaj pan scharakteryzował, to oznacza, że taki biznes, który się opiera na budowaniu wyjazdów do bardziej egzotycznych części kraju, które połączone są nie tylko z odpoczynkiem, ale rodzajem w ogóle jakiejś podróży i czegoś bardziej intelektualnego doznania, to jest nisza rynkowa w tej chwili? To nie jest atrakcyjny kawałek rynku turystycznego z punktu widzenia na przykład pasjonatów określonych części świata, którzy by chcieli może innych tam zabierać i na tym zarabiać pieniądze? Absolutnie nie. To jest jeden z wielkich działów turystyki zorganizowanej, czyli tak zwana turystyka grupowa, objazdowa, bo to się tak dokładnie nazywa, i turystyka weekendowa, takie krótkie wyjazdy do poszczególnych państw, gdzie zwiedzamy. Londyn, Paryż, piątek, sobota, niedziela wracamy. To było w zeszłym roku już bardzo popularne. W tym roku widzimy, że to się nasiliło. Czyli to, co pan zadał pytanie, czy nasi rodacy chcą tylko odpoczywać i leżeć na plaży albo siedzieć w barze. Nie. Bardzo duża grupa i ten rynek, czy ta część rynku turystycznego właśnie tak zwanej turystyki objazdowej lub zwiedzania poszczególnych miast bardzo się rozwinął. Też są olbrzymie wzrosty sprzedaży w tej, tak powiem, części turystyki, ale powiem panu również, turystyka polska, czyli wyjeżdżamy zwiedzić Wrocław na weekend, wyjeżdżamy zwiedzić Kraków, Poznań, również jest bardzo popularna, ale to już jest turystyka indywidualna, czyli klienci po prostu sami wymyślają, kupują hotel, jadą na dwa dni odwiedzić nasze piękne miasta. Ale ta turystyka zagraniczna, wyjazdowa, objazdowa i pobytowa na tak zwane weekendowe wyjazdy jest absolutnie wyższa w turystyce zorganizowanej. Po prostu, bo ona jest opłacona z góry. Biura podróży to kupiły, takie mają przewodników za po polsku, za rękę. Zwiedzamy określone miasta czy określone rejony Europy, państw dalszych również. Jasne. Panie Marku, bardzo dziękuję. Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki, właściciel biura podróży Magmar, był naszym gościem i bardzo dużo rzeczy nam podpowiedział, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. A my za chwilę, proszę państwa, o innym ważnym aspekcie, mianowicie ubezpieczeń podróżnych.